Witam Was na kolejnym odcinku z Test Drive Unlimited Solar Crown, tym razem na Xbox Series X. Jest to wersja beta, ale wersja, do której mają dostęp tylko VIP-y, bo trzeba kupić wersję za 414,99 zł, żeby przez 5 dni pograć sobie w sierpniu, a dokładnie od 13 do 18 sierpnia, żeby można było sobie pograć w wersję, która jeszcze nie jest dokończona. No moim zdaniem rozwala mi to łeb i... No i jeszcze ciekawa sprawa, żeby w ogóle zagrać na konsoli w Test Drive'a, w tą wersję zamkniętą betę, to trzeba co najmniej za 30 zł kupić abonament Game Pass, żeby grać online. Będzie jeszcze druga beta, taka dla osób mniej zamożnych i będzie można pograć, ale tylko przez 3 dni. To jest dosyć ciekawe. Dla osób, które kupią sobie co najmniej pakiet Silver Street, o tak to się dokładnie nazywa, kosztuje 370 zł i przez 3 dni będziesz mógł zagrać w zamkniętą betę od 27 sierpnia do 30 sierpnia. Osoby, które posiadają wersję Gold, też będą mogły oczywiście sobie zagrać w tą drugą betę. No i dzisiaj sobie sprawdzimy, jakie mamy bonusy wynikające z tego, że zagramy sobie wcześniej od wszystkich teoretycznie. Czy jest sens kupować tą wersję? I tutaj możemy sobie wejść w opcje. Będę grał na kontrolerze. Czy mamy język polski? Nie mamy, mamy tylko napisy. To już jest taka wersja bardziej dokończona. Powinno być tutaj więcej zawartości moim zdaniem. Może nawet będziemy mieli dostęp do całej gry. Na konsolach mamy dużo niższą możliwą do odpalenia rozdzielczość niż na PC-tach, bo możemy grać tutaj w 1080p. Ja gram teraz na 35-calowym monitorze i naprawdę jest dużo detali, nie ma na co narzekać, jest ok. Prawdopodobnie mamy odpalony teraz tak zwany tryb lepszej jakości grafiki i wersja zamkniętej bety nie ma możliwości wyboru tych trybów. Możemy jedynie sobie odpalić grę taką, jaka jest, i mamy na stałe ograniczone FPS-y do 30. Nie będę wam tego spoilerował, jak kupicie grę kiedyś, to będziecie mogli sobie to zobaczyć. No dobra, więc mamy tak, widok z kamery z kokpitu. Chyba trochę zegary się zmieniły. Hurakan jakiś, jakaś wersja Hurakana. Mam wrażenie, że dźwięki samochodów się nieco zmieniły, bo są takie międzypierdy fajne, przynajmniej w tym Lambosie. Pamiętacie, że w wersji tej beta na pecety te marchewy z rur wydechowych były zawsze takie same w każdym samochodzie, nie? Tutaj znacznie fajniej to słychać. Mam ograniczoną prędkość, nie mogę tej babki wyprzedzić, więc mam taki jakby tempomat włączony, jak wciska nawet gaz do końca. Have you heard about the Solar Crown clans? The recruiters are here to watch the selection process. The clans are made up of the Solar Crown's wealthiest participants. They'll certainly attract attention, the competition and in the meeting. Okej, to jest taki wstęp. Przejdźmy sobie do samej rozgrywki i otwartej mapy. Teraz jedziemy sobie chwilę sami, ale dalej jest to wstęp, taki samouczek. No i posłuchajmy sobie tego Lambosa. A zresztą pewnie już zdążyliście zauważyć, że praca kamery podczas jazdy jest kompletnie inna niż w tej wcześniejszej wersji Test Drive'a. Jest taka bardziej dynamiczna, nie? Jak się hamuje, to się kamera zbliża do samochodu. zwiększa się kąt widzenia, gdy jedziemy z większą prędkością. To jest bardzo podobny zabieg z Need for Speed Unbounda albo z Forza Horizon 5 i moim zdaniem jest to ogromny plus. Fajnie, że to poprawili, że ta kamera nie jest tak całkiem przyspawana do samochodu. Dużo lepszy odbiór jest z jazdy. Tu mamy widok z kokpitu, zobaczmy jak się obraca kierownica. Skoro to ma być wersja już taka premierowa, no to nie widzę tego. Wygląda to kiepsko. Jest, można powiedzieć nawet, że gorzej jak w Forza Horizon 5, nie? Pod tym względem. No. Będziemy musieli, jak będziemy grać na kierownicy, to będziemy musieli jeździć chyba na tej kamerze. Może jeszcze do wersji premierowej coś tam poprawiam, ale nie widzę tego. Albo może jeszcze być tak, że kierownica jest zablokowana, gdy się gra na padzie. Gdy się przełączy na kierownicę, to może będzie lepiej. No, zobaczymy. Mamy tutaj końcówkę wyścigu i zobaczcie sobie w prawym górnym rogu mamy procent wyścigu, jaki zrobiliśmy już, ale mamy też taki pasek progresji w tym wyścigu. Bardzo mi się to podoba, bo wizualnie widzimy, ile jeszcze zostało do końca. Poza tym, że oczywiście mamy bardzo logiczny procent tego wyścigu, który przejechaliśmy, ale jeszcze jest ten pasek, który pomaga nam zrozumieć, ile zostało do końca. Więc teraz zdobywam reputację, ale nigdzie nie było powiedziane, że postępy w całej grze przejdą do finalnej wersji. Ale byłoby to naprawdę fajne tak zacząć. Musiałem powiązać to konto z PC-ta, inaczej konto MyNacon, bo tak to się nazywa, którym logowałem się do wersji beta Test Drive'a z PC-ta z Xboxem i teraz zastanawiam się, czy jak będę grał na przykład na PC-cie w Test Drive'a, to czy tam przejdą mi te save'y? Nie wiem, jak to będzie działać, powiem szczerze. Zastanawiam się, czy będę mógł używać tej samej progresji i na Xboxie, i na PC-cie. Co do grafiki, tutaj widzicie, że na przykład pod spoilerem są jakieś takie bardzo brzydkie cienie, takie, nie mogę powiedzieć, że rozpikselowane, ale no nie wygląda to dobrze. Grafika ogólnie jest spoko, wygląda wszystko naprawdę dobrze. Ale nie widać tego braku w rozdzielczości. Nie będziemy mieli tutaj 4K, tam było chyba 1080p i na Xboxie chyba trochę wyższa grafika będzie od PlayStation. Ale nie widać tego, jest w porządku. Tylko widać, że ta gra nie jest odpalona na full detalach na pewno. Tak, więc mam tutaj jeszcze prolog, ale już mam dostęp do mapy. I ta mapa jest nieodkryta, co mi się podoba. Nie mogę nawet sobie przejechać gdzieś tam dalej. Okej. I chyba jeszcze nie mogę odkrywać, bo mam taki samochód. To jest tak jakby samochód Rachel z Need for Speed Undergrounda 2, gdzie mogę się nim trochę pobawić, że to jest taki fajny początek, ale muszę go pewnie zaraz zwrócić i wybrać moje pierwsze prawdziwe takie auto, którym będę zaczynał swoją karierę. Strasznie podoba mi się ta praca kamery, więc mamy tutaj kilka ustawień. Z tyłu mamy jedną taką bliżej i drugą taką bardziej oddaloną. I ta bardziej oddalona widzę, że jest taka, nie jest taka aktywna, jest taka bardziej spokojna, nie pracuje tak mocno, natomiast ta bliżej tylnego zderzaka, widzicie podczas przyspieszania, nie? Dużo się dzieje. Kurde, to lądowanie, to znaczy ten pojazd latający jest naprawdę świetny. Trochę jak w Cyberpunku, nie? Wylądowaliśmy, jesteśmy w swoim pokoju w hotelu Solar. No i mamy tutaj dostęp chyba do tego samego, co było w becie, więc tutaj możemy sobie zmienić garderobę, jeśli ktoś sobie tam odblokuje jakieś nowe rzeczy. Mamy teraz wgląd na całą mapę. Więc widać, że w tej wersji również są zacieniowane dalsze elementy tej mapy, z tym, że nie wiadomo, na ile to wynika z bety, a na ile to wynika z tej progresji w świecie gry, prawda? Bo może będziemy musieli to wszystko sobie odblokować wraz z jakąś reputacją albo coś takiego. Szybko sobie zerknijmy, czy zostały jakieś samochody dodane do tej wersji gry? Czy jest coś innego niż było w poprzedniej becie? Jest Alpina, jest Mustang, jest Corvetta, no i jest G65. Więc chyba nic tutaj dodatkowo żeśmy nie zyskali, prawda? Póki co, bo może to jest początek i później te samochody wraz z postępem będą się pojawiać. Chociaż nie mam zbyt dużo czasu, żeby zdobyć ten postęp, bo beta kończy się w piątek, od poniedziałku do piątku można sobie grać. I w sumie na tym kończą się twoje benefity, jeśli kupisz grę za ponad 400 zł. No i jeszcze musisz kupić abonament na konsoli, żeby zagrać sobie przez tydzień wcześniej w Test Drive'a, który, jak się okazuje, nie jest jeszcze pełną wersją gry. Okej, ja jestem strasznie ciekawy Mustanga, dlatego że to był najlepiej brzmiący samochód moim zdaniem i jego sobie wybierzemy, zobaczymy, co się zmieniło w tym dźwięku, bo jak słyszałem, to parę rzeczy się zmieniło, jeśli chodzi o wydechy, ale nie wiem, jak to będzie wyglądało w takich samochodach z niższego tieru. Witamy Solar Crown, wzmocnij reputację, pokaż wszystkim, kim jesteś. Tak, i gra się zawiesiła w tym momencie. Muszę ją odpalić od nowa. Tutaj już widzę, że... Widziałem tam innego gracza przez chwilkę. Okej, wychodzę z tej windy i... Dobra, nic nie pomijam, może się uda teraz wyjść z hotelu. No nie udało się. Okej, wygląda na to, że jest jakiś problem z czatem głosowym i gdy wyłączyłem sobie czat głosowy, wszystko już zaczęło działać. Jeśli tego nie zrobimy, no to gra się crashuje. Dałem sobie taki szeroki kąt widzenia tutaj w awatarze. No i w końcu mogę wyjść z hotelu. Super. Bardzo fajnie to wszystko brzmi, ale jak słyszycie, to nie tylko słychać samochód, ale także odgłosy otoczenia, w tym wypadku deszcz. Tak, słychać taki charakterystyczny dźwięk, jak samochód jedzie po mokrej nawierzchni, no nie? No, dźwięki tych marchew z rur wydechowych są podobne, ale trochę zmienione. Włączyłem sobie teraz ten tryb zaawansowany, więc jeśli chodzi o wspomaganie, mam tylko włączony ABS, który na mokrej nawierzchni naprawdę się powinien przydać. Trzeba przyznać, że bardzo ładnie wygląda ta gra. Co będzie na przykład, jak ostre światło będzie padać na nasz samochód, nie? Jakie cienie będzie dawał i tak dalej. No myślę, że na Xboxie i na PlayStation tą grafikę będziemy mieli nieco gorszą niż na PC-tach. Ale i tak nie wygląda to źle, przynajmniej tutaj w tej wersji. Na spory plus ta praca kamery, naprawdę bardzo dobrze to działa. jesteśmy sobie w warsztacie, gdzie modyfikuje się swoje samochody. Tutaj widzimy, jeden z graczy modyfikuje swojego SLK, tam ktoś dalej też coś modyfikuje. Także bardzo fajnie, że widać, że coś się tu dzieje. Aczkolwiek nie zauważyłem jeszcze innych samochodów niż te, które widzieliśmy w wersji PC-owej bety. Więc no, nie możemy chyba dać kompresora do Mustanga, co boli dosyć. Tutaj mamy jeszcze zablokowane te rzeczy, więc mogłem dać tylko turbo. No, turbo do Mustanga można dać, ale no nie pasuje. Ok, dobra, zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy do zrobienia. Tutaj nic nowego się nie pojawiło, tutaj też nic. Opony, ok, i tu też chyba nic, więc tyle. Jeśli chodzi o ozdoby, wygląd, jest możliwe, że będziemy mieli jakieś pakiety później dostępne do innych samochodów, ale póki co no nie ma nic. Więc felgi, przyciemnienie szyb i wnętrze. Póki co to mamy dostępne. Zobaczcie, jak wymieniamy felgi, to zmienia się też wygląd tarcz hamulcowych z zaciskami hamulcowymi, prawda? O, pojawiło się więcej graczy, którzy tuningują swoje furki. I tutaj ktoś ma kajenkę. I mamy zainstalowaną turbosprężarkę. Swoją drogą, zmieniła się pogoda. Teraz ta gra powinna wyglądać najgorzej, bo przy takiej słonecznej pogodzie gry przeważnie wyglądają źle, ale Test Drive chyba się broni, nie? Standardowego Mustanga zrobiłem. Nie mam ochoty jakoś specjalnie się tutaj skupiać na progresji, bo dalej nie jestem pewny, czy ta progresja z zamkniętej bety przejdzie do finalnej gry, zwłaszcza, że planuję grać na PC-cie, a wersję Xboxową chcę wam po prostu pokazać, jak funkcjonuje obecnie, i zobaczymy sobie też, jak będzie następna zamknięta beta, czy zostały wprowadzone jakieś tam ulepszenia. Ale póki co sprawdzamy tutaj, co jest dostępne. Tak, zawiesił się dźwięk. Jedziesz sobie spokojnie wyścig, a tu nagle bum. No, to jest jeszcze beta, więc chyba możemy takie rzeczy wybaczyć. Teraz muszę zrestartować grę, wyjść z powrotem z mojego pokoju w hotelu Solar, przejść do lobby, potem najszybciej będzie przejść na mapę i zacząć z powrotem jeździć, co trwa no, dobre kilka minut, zanim z powrotem będę mógł normalnie jeździć, albo mogę wyłączyć sobie dźwięk i dalej śmigać. O, odblokowałem naklejkę, dodano do warsztatu. Będę mógł dodać naklejkę do samochodu. Tego nie było wcześniej na pewno. Bardzo podoba mi się fakt, że jak jesteśmy sobie pod takim dachem, tak, widać, że te krople przez ten dach przenikają, ale nie ma tutaj dźwięku tego deszczu. Tak, słyszeliście, przejeżdżałem pod tą wiatą, nie było słychać tego takiego szumu opon na mokrej nawierzchni. Gdy przejechałem przez tą przerwę między wiatami, gdzie no, padał deszcz, tak jakby, ale padał też pod tym. To jest dziwne. Póki co tak wygląda ten Test Drive. W momencie, kiedy nagrywam dla was ten odcinek, został mi jeszcze jeden dzień na rozgrywkę. No i potem ten mój taki główny bonus z tego tytułu, że kupiłem najdroższą wersję gry, się kończy. Potem dostęp do tej takiej drugiej bety będą miały osoby, które kupiły sobie wersję Silver, gdzie ona jest tańsza sporo. No i wtedy będą mogły sobie również przez tydzień zagrać. A potem będzie jeszcze taki wcześniejszy dostęp do gry przedpremierowy. No i jakieś tam pomniejsze jeszcze bonusy, mało istotne z punktu widzenia gracza, czyli jakaś kosmetyka i tak dalej. Na padzie gra mi się bardzo fajnie w tą grę, jadąc sobie Mustangiem, naprawdę traci kontrolę tak jak typowy Mustang, co jest fajne. I to chyba też zwróciliście na to uwagę, że prowadzenie samochodów jest zrobione świetnie. Tak jak na typowego Simcade'a może nawet. Na pewno nie jest to taka typowa arcade'ówka, co jest moim zdaniem sporym plusem. Jeździ się tu świetnie na padzie. Na kierownicy, no do tej pory w zamkniętej becie było kiepsko. Ale to sobie jeszcze wszystko przetestujemy w finalnej wersji. Na ten moment bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.